Była bardzo ekspresowa, w ogóle mówię to na teraz, zaraz świeżo po, ponieważ schodzą ze mnie te wszystkie emocje i w ogóle na pewno mam wypieki na twarzy, ale wolę to już zrobić dzisiaj, żeby mieć gotowy materiał do montażu z tej przygody. Dobra, i teraz taka prośba, jak będziesz robić te czynności, to mów do siebie. Znaczy mów do mnie, ale w sensie takim, nie patrz na mnie, ale sobie opowiadaj. Tak, w sensie, wiesz co, na przykład, ja wiem, że to jest trudne, wiem, ale na zasadzie, a teraz sobie właśnie kroję pokwarzana, sobie pokroję paprykę, później to wszystko wymieszam, zaleję oliwą. To nie musi być monolog cały czas, ale fajnie, żebyś tam sobie właśnie mówiła, o, żebyś tam gotowa paprykę i zaraz się wstawię i tak dalej, dobra? W ogóle chciałam mówić, że musimy zacząć coś robić, żeby ta temperatura się nie podniosła, bo inaczej będziemy w czarnej dziurze. Dobrze, powiedz mi teraz, bo zrobimy tak, że później porobimy sobie zdjęcia, ale powiedz nam w skrócie, co dzisiaj przygotowałaś, tak? Później to sobie zdjęciami tam ogramy. To jest mikrofon. I panowie się ledwo zmieścili z lampami i taką 15, 50 razy większą kamerą od mojego Canona. Ja lubię wykorzystywać do zera rzeczy. Agata, reklamą do tym. Dobra, sorry. Lubię wykorzystywać do samego końca rzeczy, które kupuję i... Tego rolnika mam jeszcze na... To od końca. Tak? Oczywiście w pierwszym momencie zadziałał u mnie element uciekaj, ale uważam, że każda promocja diety roślinnej trzeba wykorzystywać każdą możliwość do promocji diety roślinnej. Wybrałam dzisiaj moje ulubione warzywo, które jest absolutnie boskie, jeżeli upieczone. To jest bakłażan. Albo się go kocha, albo nienawidzi, ja go kocham. No i to jest bardzo proste. Po prostu kroję te rzeczy na mniejsze i większe kawałki. I potem je wyłożę na blachę i wypiekę. Byłam z siebie tak zadowolona, on to podsumował, a może byś ugotowała następnym razem coś bardziej zdrowego. No dobra, i niczego. Jeszcze raz? No dobra. Jak mówiłam, dieta opiera się na roślinach strączkowych. To jest na przykład jeden z moich ulubionych strączków, czerwona soczewica, która ekspresowo się przygotowuje w 15 minut, a jest doskonałym źródłem białka. Połowa tego talerza powinny stanowić warzywa i owoce z przewagą warzyw. 1/4 tego talerza powinny stanowić rośliny strączkowe, które są głównym źródłem białka w diecie roślinnej. No i ostatnią 1/4 talerza powinny stanowić produkty pełnoziarniste, czyli wszelkiego rodzaju pieczywo, kasze, zboża, ziarna.
No oczywiście przy tym nie można zapominać o zdrowych tłuszczach, czyli orzechy, roślinne oleje, awokado. To i tyle. To jest tak naprawdę bardzo proste, jak już siedzi w tym, czyta się na ten temat. Teraz będzie filozoficzna zagadka dla Ciebie. Tak? Jak to zrobić, żeby zjeść mięso bez mięsa? Mięso bez mięsa? Mięso bez mięsa. Dobrze mówię, nie przesłyszałaś się. Nie wiem. Ha, ja też nie wiem, ale oni wiedzą. Weganizm to nie trend czy subkultura, ale styl życia. A wraz z nim rośnie popyt na produkty, które smakiem i wyglądem przypominają mięso, choć mięsem nie są. Mięso roślinne jest to taki roślinny, mówiąc wprost, odpowiednik mięsa, czyli w przypadku kotletów, których używamy do burgera, jest to białko grochu przyrządzone w odpowiedni sposób, tak aby smakowało jak kotlet taki wołowy do burgera. Myślę, że każdy, kto siedzi w temacie, słyszał o zamiennikach mięsa. Moja dieta do dzisiaj jest raczej nisko przetworzona, ale gdy czasami wychodzimy do restauracji, to bardzo chętnie zamawiamy tak zwane wegańskie fast foody. W Polsce coraz więcej wegetariańskich i wegańskich restauracji wprowadza do swojego menu produkty, które w smaku i wyglądzie przypominają mięso. Zdecydowanie widać zainteresowanie, ludzie przychodzą, pytają co to. Nie są to tylko wegetarianie czy weganie, przychodzą też mięsożercy, którzy są po prostu ciekawi smaku. Od małego zawsze mama mówiła, jedz mięso, będziesz wielki. Bardzo lubię jeść mięso. Nigdy nie myślałam, żeby zmienić to na roślinne. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale no dzisiaj zobaczymy, przekonamy się o tym. Zatem postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment na naszych mięsożercach i sprawdzić, czy rozróżnią mięso roślinne od mięsa zwierzęcego. Bardzo dobry ten pierwszy. Ja już czuję różnicę, jak mi się wydaje, ale jeszcze jeden kec. Myślę, że wiem. Hamburger po prawej jest mięsny. Ten jest mięsny. Że nie udało się mnie wkręcić. Ten to jest roślinny, ten jest mięsny. Jest inna struktura mięsa, ale to jak się dopiero przyjrzy człowiek, ale też inaczej on trochę jednak smakuje. Nie miałbym problemu, żeby zjeść takiego roślinnego burgera, ani też, żeby komuś go polecić. Nie każdy, kto rezygnuje z mięsa, rezygnuje dlatego, że go nie lubi. Niektórzy bardzo tęsknią za tym smakiem i chcą mieć możliwość zjedzenia czegoś, co smakuje jak mięso. Zdarza nam się kupować zamienniki mięsa bądź nabiału. Myślę, że to z sentymentu. I jednak jeżeli teraz udaje mi się przyrządzić samodzielnie pasztetową albo kupić parówki, to jest to gdzieś tam dla mnie sentyment. Kojarzy mi się podświadomie z czymś miłym z przeszłości. Często, jeśli chodzi o zamienniki, to jedzenie nie jest tak pełnowartościowe jak zwykłe, proste, naturalne jedzenie. Złota zasada jest taka, że im krótszy skład na etykiecie produktów, tym produkt jest zdrowszy. Na tym produkcie jedynie 20% tego produktu to białko. Cała reszta to aromaty, stabilizatory, dym, rafinowany olej kokosowy, olej słonecznikowy. Takie mięso roślinne będzie zawsze mniej przyswajalne od zwierzęcego. Uważam, że w gastronomii jest ogromne pole do popisu właśnie dla zamienników. Trzeba nad nimi na pewno trochę popracować. Takie restauracje są bardzo potrzebne i będą miały ogromne wzięcie w przyszłości. Myślę, że ci, którzy tworzą te produkty, ich celem jest wpłynięcie na całą przyszłość naszej planety, czyli na to, co pociąga za sobą hodowla mięsa, na tym, ile wody zużywamy, na tym, jaki jest dwutlenek węgla wytwarzany przy produkcji mięsa. I to jest ta przyszłość, która nas niepokoi, która jako jedyna może spowodować, że zamienię mięso na mięso roślinne. Tymczasem tradycyjnie dziękuję za uwagę i poświęcony czas, komentarze i subskrypcje. Do następnego filmiku. Pa!